Film na motywach powieści Barbary Cartland. Dama i rozbójnik. W rolach głównych. W pozostałych rolach. Scenariusz. Muzyka. Reżyseria. W roku 1649 parlament angielski nakazał ściąć króla Karola I. Kraj stał się republiką pod rządami generała Oliwiera Cromwella, wspieranego przez armię. Następca tronu, Karol II, czekał we Francji, by odzyskać tron. Czas nagli, mój panie. Łódź do Francji czeka w zatoce. Lucjuszu, dziękuję, że mnie przekonałeś, bym przepłynął. Wiem teraz, że lud jest po mojej stronie. Mają dość Cromwella i Republiki. Chcą króla Karola II. Przysporzyłeś sobie wrogów. Gdybyś potrzebował pomocy, gdy będę królem, poślij mi ten pierścień. To dla mnie zaszczyt. Obawiam się, że wam także nie brak wrogów. Dziś ja będę królem. Lucjuszu, gdyby coś mi się stało, odziedziczysz tytuł księcia Manston. Opiekuj się moją siostrą Pantillą. Przyrzekam, Ryszardzie, z Bogiem. Tędy. Dalej.
Ryszard Vine, poszukiwany za zdradę stanu. Harry, gdzie jest Ryszard? Wyjechał rok temu. Lady Pantheo, jeszcze nie złapali pani brata. To najważniejsze. Jazda. Poszukiwany rozbójnik, srebrna szpada. 1000 gwinei nagrody. Poborca podatków, pan Drysdale, znów przyjechał. Niech poczeka. Milady to możny człowiek. Brzydzę się go. Wspaniale, że znalazła pani dla mnie czas. Wszystko już pan zabrał. O co chodzi? Chcę, byś została moją żoną. Nie zgodzę się na to, mówiłam tyle razy. Jestem jednym z najbogatszych ludzi w hrabstwie. Kosztem wdów i dzieci. Gdyby mój ojciec żył, kazałby pana poszczuć psami. Czytaj, a nie będziesz taka harda. Ryszard. Pojmano mego brata. W Londynie. Kilka dni temu. Zostanie stracony w Tower za tydzień. Nie. Mógłbym go uratować. Mam ułaskawienie podpisane przez Cromwella. Proszę. To będzie prezent ślubny. Nie chcę wystawnej ceremonii. Ubierz się. Wyruszamy. Jack! Lady Pantheo potrzebuje pomocy. To nie interesy. Po co nas wynają? Chcę coś ukryć przed służbą. Biedna dziewczyna. Niech Bóg błogosławi temu związkowi. Pobłogosławi. A ty się zamknij. Pani Drysdale? Z Bogiem. Nie, proszę. Wszystko odbyło się po Bożemu. Wielbiecie całym ciałem. Nie.
Nie ruszaj się. Srebrna szpada. To znowu ty. Owszem, chodzą słuchy, że podróżujesz całym majątkiem. To ostatni raz. Wysiadaj. Bądź przeklęty. Wysiadka. Tutaj. Dopadnę cię za to. Droga pani, przepraszam. Chodź. Nie ma się czego bać. Proszę go zakopać. Oczywiście. Powiedział, że mojego brata pojmano i zostanie stracony. Obiecał pomóc, jeśli za niego wyjdę. Odwagi. Książę Manston został stracony 2 tygodnie temu. Nie. Nie zasługujesz, by żyć. Powinienem cię zastrzelić, lecz nie mam takiego zwyczaju. Stoczymy pojedynek. Z przyjemnością. To jeden z najlepszych szermierzy w Anglii. Wiem. Podnieś ją. Tylko głupcy okazują szlachetność. Smutno wypowiedzieć coś takiego przed śmiercią. Jack? Pochowaj ciało. Niech woźnica ci pomoże. Zapomnijcie wszystko, co widzieliście. Piśniecie słowa, a was znajdę. Nic nie powiem. Zasłużył sobie. Lady Vine? To majątek. Olbrzymi. I nie jego. Zwrócę go właścicielom.
Żegnaj, Pantheo. Wypiję herbatę w ogrodzie różanym. Nie śpieszyło ci się, dziewczyno. Spakuj rzeczy pani i własne. Wiem, jak cię potrzebuję. Harry też się przyda. Moja droga, nie pocałujesz cioci? Wspaniale cię widzieć, ciociu Emma. Nie traćmy czasu. Ale mi tu dobrze. Dość tego uporu. Rodzice nie żyją, brat również. Nie możesz tu mieszkać bez przyzwoitki. To mój dom. Koniec dyskusji. Republikanie są nieprzewidywalni. 19-latka sama w wielkim domu. Moim domu. Nie ucieknę jak jakaś trzpiotka. Muszę powiedzieć ci prawdę. Jestem samotna. Chciałabym mieć cię przy sobie. Zgadzasz się? W 1660 roku Karol II odzyskał tron. Dwa lata później ożenił się z portugalską księżniczką, Katarzyną de Bragancą. Co się stało? To Barbara Castlemaine. Jak się czuje kochanica króla, gdy ten wraca z żoną? Niepewnie. Miała króla dla siebie dwa lata. Żona to najgorszy koszmar kochanki. Hrabina Castlemaine wygląda na zdenerwowaną. Ma powody. Król będzie miał dla niej mniej czasu. Jest z nią Rudolf Wein? Myślałam, że to nieaktualne. Każdy czasem potrzebuje pocieszenia. Chętnie bym się przyłączył, sierżancie. Patrz przed siebie, idioto. Ciociu Emma, co to za dama? Nikt, kogo powinnaś poznać. Nie patrz tam. Nigdy nie widziałam tylu ludzi. Wiejska pannica. Kto to? Nie wierzę. To Panthea Wein, moja daleka kuzynka. Jak ona wyrosła? Doprawdy? Uroda. To u nas rodzinne. Dlatego tak się jej przyglądasz? Chodzi o jej brata. Opowiadałem ci o tym. Gdy Ryszard Wein stracił głowę, powinienem odziedziczyć tytuł, lecz przypadł Lucjuszowi Wein, innemu kuzynowi.
Mój drogi, nie spamiętam wszystkich twoich narzekań. Obiecałaś, że przekonasz króla, by mi przyznał tytuł. Nie mam pieniędzy. Tytuł księcia i majątek bardzo by się przydały. Dość, nie chcę tego znów słuchać. Wstawisz się za mną? Będę musiała wstawić się za sobą. Król się ożenił. Do tego nowa twarz na dworze. Obscenicznie dziewicza. Zainteresuje króla. Do tego bogata. Nikt nie wie, jak jej się to udało. Sir Filipie? Lady Darlington, dlaczego unikała pani dworu? Chciałam, by wasza wysokość radziła sobie bez mojej pomocy. Nie umiem tego powiedzieć po portugalsku, ale to moja niania. Rozumiem. Guwernantka. Kim jest ta urocza dama? To moja bratanica, Lady Pantia Vine. Wasze wysokości? W Portugalii tak właśnie sobie wyobrażamy angielskie dziewczęta. To bardzo miłe ze strony waszej wysokości. Zechcesz być moją przyjaciółką? Oczywiście. Zrobimy inaczej. Może Lady zostanie dwórką komnaty królowej. Chciałabyś, moja droga? Wspaniale. Moja droga, wytłumacz mi, dlaczego w Anglii... Dwórką komnaty królowej? Jestem królem Karolem, nie świętym Jerzym. Nie walczę ze smokami. Nie wierzę. Lordzie Evesham? Tak, milady? Proszę znaleźć Sir Philipa Gage'a, dowódcę Gwardii Królewskiej. A ilu ich jest? Myślałem tylko... Nie myśl, nie wychodzi ci to. Poczekam na niego w oranżerii. Pantio, najdroższa kuzynko. Byłaś dzieckiem, kiedy się widzieliśmy. Ciociu? Kuzyn Rudolf. Jesteśmy daleko spokrewnieni. Jak miło, kuzynie. Pozwolą panie, że przedstawię hrabinę Castlemaine.
Ostrzegałem. Zapłaci za to. Przysięgam, że obie poznają, co znaczy mój gniew. Lady Castlemaine. Filipie, czy nadal jesteś moimi oczyma i uszami? Czy nie dowiodłem tego? Arogancka, dwulicowa mąciwota. Panthea Vine. Znasz ją? Znam rodzinę Vine. Wygląda nieszkodliwie. Sama ocenię. Nie dopuszczę żadnej konkurencji. Chcę, by była śledzona. Odkryję jej słaby punkt, a wtedy pożałuję, że się urodziła. Drogie panie, znają panie drzewo rodzinne. Potrzebuję pomocy. Gdy Ryszard, książę Menston, zmarł, wyrazy najszczerszego współczucia. Powinienem odziedziczyć tytuł. Nic mi o tym nie wiadomo. Lucius Vine go odziedziczył. Lucius Vine. Od lat nikt o nim nie słyszał. Gdy król był na wygnaniu, Lucjusz trudnił się rozbójnictwem. Czym? Co pan o tym wie? Wiele. To znaczy niewiele. Tyle, co inni. Zapewne leży martwy w rowie lub go powieszono pod pseudonimem. Pseudonimem? Kuzyn naprawdę się na tym zna. Jaki to może być pseudonim? Przeróżny. Na przykład? Jack Błyskawica, Ostrogi, Czerwona Opaska? Jak zwano Lucjusza? Lucjusza? Jaki miał pseudonim? Nigdy go nie słyszałem. Zmienimy pokoje, skoro została pani dwórką? Marto, co się stało z moim kuzynem, Lucjuszem? Marto. Przepraszam, milady, nic nie wiem. Znamy się od dziecka, nic przede mną nie ukryjesz. Nic nie wiem. Wiesz, powiedz. Przepraszam, nie płacz. Musisz mi powiedzieć. Nie mogę. Został rozbójnikiem? Miał przezwisko? Jakie? Srebrna szpacha. Wiedziałam. Znał moje imię i drogę do domu. Czy on żyje? Jaki on jest? Więcej nie mogę powiedzieć.
Milordzie, ile jeszcze? Boję się o Jacka. Dbam, by był bezpieczny. Pan Rudolf wie, kim pan jest. Skąd wiedziała Lady Pantia? Za wcześnie bym się ujawnił. Król odzyskał tron, lecz wielu wrogów pozostało. Udają, że są mu wierni, ale to pozory. Marto, republikanie są jak tajemne stowarzyszenie. Przysięgają królowi wierność i planują przewrót. Stać! Podróżuję z królewską pieczęcią. Lecz jesteś wierny Cromwellowi. Wysiadaj. Dziękujemy, srebrna szpado. Stać. Nie dąsaj się, Barbaro. Nie chcę pożyczki. Pamiętasz słowa Szekspira? Nie jestem dłużnikiem, a ty nie pożyczasz, bowiem żadne z nas nie lubi odsetek. Więc cóż to za wielka potrzeba? Królewski podarunek? Rozmawialiśmy o tobie. Miałaś się ze mną wstawić u króla o tytuł księcia. Król nie dowierza dowodom śmierci Luciusza. Byli sobie bliscy. Właśnie, więc gdzie on się teraz podziewa? Słyszałam, że to człowiek bardzo niezależny. Dumny, dzielny, stawiający wyzwanie światu. Zakochałaś się w plotce? Wkrótce dostarczę dowód jego śmierci. Jak? Dopilnuję, by go ścięto za rozbój. Co takiego? Lord Luciusz to rozbójnik? Od dawna podejrzewam, że to srebrna szpada. Domyśliłem się, gdzie się ukrywa. Sprawdziłem i okazało się, że się nie mylę. Gdzie? Po pierwsze, chcę, byś mnie przedstawiła dowódcy straży. Co ja będę z tego miała? Prezent, który dam ci jako książę Manston. Ty, mój były kochanek, księciem. Po co wyszłaś za Castlemaina? Byłabyś księżną. Nie kryjesz już dla mnie tajemnic. Dziwne, że nie oświadczyłeś się kuzynetce. Ma majątek. Chyba, że ona poluje na króla. Nie sądzę. Mnie nie oszuka. Udaje mniszka tymczasem. Pozwól. Król idzie. Nie tędy, głupcze. Król spodziewałby się po mnie lepszego kochanka. Na Boga.
Podoba ci się na dworze Pantio? Tak. Fascynuje mnie. Gdybyś chciała, mógłbym pokazać ci zakamarki. Moja bratanica woli salony. Zatem... Panie wybaczą. Sprawy dworu. Ciociu, dlaczego go tak nie lubisz? Jest w złym guście. Z kim on rozmawia? Z Sir Philipem Gage'em. To dowódca Straży Królewskiej. Poprzysiągł złapać wszystkich rzeźmieszków. Ułaskawienie od króla zaraz zostanie doręczone. Niewątpliwie. Lecz tutaj robimy rzeczy po mojemu. Droga Lady Vine, zaniedbuje nas pani. Codziennie jestem u królowej. Jestem królem, nie królową. A ja nie jestem mężczyzną. Nikt w to nie wątpi. Z waszą wysokością nie mogłabym plotkować w sypialni. Bo ja wiem... Jazda. Co pani sądzi o swoim kuzynie, Rudolfie Vine? Ja... Wasza wysokość. Wasza wysokość? Lady Vine? Wiem, gdzie przebywa Srebrna Szpada. Jest odważny i przebiegły. Niebezpieczny. Potrzebuję dużego oddziału, by go pojmać. Słyszałem, że to ktoś na wzór Robin Hooda. Gentleman. Zagraża praworządności i posłuszeństwu pańskim rozkazom. Nie pozwolę mu łamać prawa. Dostaniesz oddział. Dziękuję. Gdzie się ukrywa? Powiem panu bez świadków. Ostrożność nie zawadzi. Kiedy ruszacie? Dziś wieczorem. Znakomicie. Lady Vine? Wasza wysokość? Milady? Marto. Czas byś mi powiedziała wszystko. Błagam, Milady, nic nie wiem. Nie spodziewałam się po tobie kłamstwa. Przysięgłam. Sir Philip Gage odkrył kryjówkę Srebrnej Szpady i jedzie go pojmać. Powiedz mi, gdzie to jest. Przysięgałam, że nie powiem. Mój narzeczony Jack należy do ludzi Sir Luciusza. Umieram ze strachu, że coś mu się stanie. Gdzie jest kryjówka? Nie wiem, ale Harry wie. Dziękuję na dziś. Dobrze, Milady. Powiedz Harrymu, że czekam przy stajni. Prędko.
Wyruszyli dawno temu. Musimy jechać na przełaj. Manston Hall. Lady przybywa ze sprawą wielkiej wagi. Lucjuszu, przybyłam cię ostrzec. Słyszałam, jak Philip Gage mówił królowi, że zna twoją kryjówkę. Jack? Gage tu jedzie. Usuń z domu ślady naszej obecności, Rorikonie. Posiadłość rodu Vine. I jak na to wpadli? Wiedzą od kuzyna Rudolfa. Stara się u króla o tytuł i włości Manston. Całymi dniami knuje, jak to zrobić. Tak mu zależy? Proszę bardzo, niech dziedziczy tytuł książęcy. Jak możesz? Nie dbasz o Manston. Jesteś księciem. Ten dom znaczył dla mojego ojca wszystko. Mój brat zginął za króla i jesteś jego następcą. Nie możesz odrzucić tego, co ci się należy. Przepraszam. Przywykłem naigrywać się ze świętości. Kocham ten dom i wszystko, co w nim jest. Udaj się do króla i błagaj o łaskę. Wiele osób ułaskawiono. Nie mogę. Jestem ścigany. Wyznaczono 1000 gwinei nagrody. Mam wielu wrogów, którzy postaraliby się o to, żeby moja prośba nie dotarła do króla. Poza tym mam do wykonania zadanie w służbie króla, o którym on nie wie. Nie rozumiem. Król ma za zadanie uzdrowić kraj. Musi przymykać oczy na pewne sprawy. Wyrządzane są krzywdy. Moim zadaniem jest go wyręczyć. Gdyby o wszystkim wiedział, musiałby mnie potępić. Widzę człowieka, który pomaga innym, a sam żyje jak banita. Jesteś szczęśliwa na dworze? Wielu dworzan zabiega o ciebie? Kilku się oświadczyło. Przyjmij jednego z nich i sprowadź się tu. Widzę cię przy tym stole. Dzieci bawiące się na trawniku. Spacerującą z mężem przy jeziorze. Szczęśliwą. Tak. Ale z żadnym innym. Na mnie nie czekaj. Właśnie taki mam zamiar. Uciekaj. Żołnierze są w drodze. Jak mam uciekać, skoro odnalazłem szczęście? Proszę. Jeśli zginiesz, ja także umrę. Już tu są. Idź. Nie, ty pierwszy. Nie zostawię cię. Zatrzymam ich. To mój dom, mogę tu być.
Co im powiesz? To zostaw to mnie. Zawsze będę o tobie myślał i cię chronił. Na co się gapicie? Szukać. Na górę. Z życiem. Co tu robicie z żołnierzami? Pantio, a ty? Dama ma prawo siedzieć spokojnie we własnym domu. Przepraszam. Poinformowano nas, że ukrywa się tu srebrna szpada. Manston Hall bywał nawiedzony, lecz o rozbójnikach nie słyszałam. Nowość. Może to twój dom, lecz tu nie mieszkasz. Zatem co tu robisz? Ostatnio bywam tu często. Tęsknię za domem. I przykro mi, że stoi opuszczony. Znaleźliśmy go. Harry, mój woźnica. Jeśli to on jest rozbójnikiem, mamy się czego obawiać. Jesteś rozbójnikiem, Harry? Nie, milady. Przeszukać dom. Cały. Mogą być wszędzie. Pójdź po konie? Tak, dziękuję. Nie jestem aż takim głupcem. Nie posądzałem cię o to, kuzynie. Znaleźliście coś? Nie, szukajcie dalej. Pełno tu ukrytych przejść. Dawaj, przełóżcie się. Dość. To mój dom. Nawet po upadku rządów Cromwella angielskie kobiety muszą bezradnie patrzeć, jak ktoś demoluje ich dom? Radzę uważać. Mój brat zginął służąc królowi, z którym ja sama często przebywam. Zapewniam, że się o tym dowie. Przepraszam, milady. Jak już mówiłem, otrzymałem informację. Zaufałem. Zaraz każę im odejść. Sierżancie, wycofać oddział. Na dwór. Wyjdźcie. Harry? Tak? Mój płaszcz, poproszę. Nie oczernisz mnie przed królem. Twoje marne aktorstwo mnie nie zwiedzie. Puść mnie, kuzynie Rudolfie. Puść, powiedziałam, bo zawołam żołnierzy. Zatem
Na zewnątrz czeka człowiek. Jeśli się nim zajmiesz, rozwiąże wszystkie nasze problemy. I jak? Pozbędziemy się Pantei i Lucjusza. Zainteresowałeś mnie. Kto to? Nie zdradzę. Pomyślałem, że ty powinnaś z nim porozmawiać. Sierżancie? Powtórz pani to, co mnie powiedziałeś. Muszę to sobie od nowa poukładać. Przypomnieć. Mam tu coś na pamięć. Może ci pomoże. Twój roczny żołd. Dostaniesz drugie tyle. Mów. To było 4 lata temu. Pracowałem jako woźnica. Tyle pamiętam. Sierżancie, tę historię można odczytać zupełnie inaczej. Nie, milady. Drysdale, ten jej mąż, dostał to, na co zasłużył. Sierżancie, nic nie jest takie, jakie się wydaje. Posłuchajmy raz jeszcze. Wszystko w porządku? Tak. Miałeś rację. To zgubi Pantei Vine. Jednak nie wiem, jak pomoże tobie. Wyjaśnię potem. Musimy działać. Król płynie dziś do Francji. Bez niego nawet Lady Darlington nic nie zdziała. Ciociu, wyglądam odpowiednio? Wspaniale. Przestań się zamartwiać. To twoja pierwsza kolacja. Pierwsza, jaką wydaje Lord Kanclerz. Nie chcę przynieść ci wstydu. Co za pomysł. Jesteś moją ozdobą. Chodźmy. Nie obraź się, ale konam z głodu. Proszę nie zwracać na niego uwagi. Możni panowie to tylko ich żołądki i duma. Przynajmniej jest powód do dumy. Czekamy tylko na sera Filipa Gage'a. Przyprowadził pan na kolację żołnierzy? Przykro mi, Lady Darlington. Przybywam z rozkazu, nie towarzysko. Rozkazu?
Zadanie nie jest przyjemne. Lady Pantyovine, aresztuję panią za zabójstwo męża, Christiana Drysdale'a. W imieniu prawa. Król wypłynął już do Francji. Lecz nie rozpaczaj. Sir Lawrence Dobson to najlepszy prawnik. Położy kres tym bzdurom. Dziękuję, ciociu. Nie powinniśmy... Ciociu. Wszystko w porządku z młodą panią Milady? Dopilnuj, by nic jej nie brakowało. Tak, Milady. Lady Vine, oskarżyciel powie, że najęła pani rozbójnika, by zabił pani męża dla jego pieniędzy. Sir Lawrence, to nieprawda. Bardzo by pomogło, gdyby mogła pani podać jego nazwisko i powód, dlaczego pani pomagał. Ujawnienie jego tożsamości ocali pani życie. Nie wiem. Nie. Nie mam pojęcia, kim jest. Myślę, że pani wie. Nie wiem. Jeśli mam panią bronić, potrzebuję pomocy. Proszę mówić. Nie mogę. Czy nie chce pani? Nie mogę. Sir, doceniam pana pomoc, ale tego powiedzieć nie mogę. Nie chcę zaszkodzić pana reputacji. Sama będę się bronić. To się nie uda. Nie mam wyboru. Błagam. Przepraszam. Tak zadecydowałem. Jeśli zmieni pani zdanie, jestem do dyspozycji. Wiesz, co robisz? Zgodził się, bo to ja prosiłam. Nic więcej nie mogę zrobić. Kim jest srebrna szpada? Nie mogę powiedzieć. Sierżancie Potter. Sergeant Seth Potter. Proszę opowiedzieć Wysokiemu Sądowi, co się stało. Gdy rozbójnik pojmał pana Drysdale'a, Lady Vine wysiadła z powozu. Ona i rozbójnik, srebrna szpada, przytulili się. Przytulili. Położyła głowę na jego piersi. Nie bała się go? Nie, chyba się znali. Rozumiem. A potem? Srebrna szpada wyjął coś z powozu.
Poszli z tym do lasu. Widziałeś, co zabrali? Nie. Ale niósł to ostrożnie. Słyszał pan, skąd Lady Vine ma taki majątek? Tak. Doprawdy? Co słyszałeś? Nikt nie ma pojęcia skąd. Czy jej wspólnik? Przepraszam, wysoki sąd. Czy to, co rozbójnik wziął z powozu, to mógł być kufer złota? To możliwe. To był mój pies, którego zabił mój mąż. Lady Vine, sama pani sobie szkodzi. Sir Filipie, proszę kontynuować. Dziękuję, wysoki sądzie. Co się potem wydarzyło? Pan Drysdale był martwy i kazano nam go pochować w lesie. Martwy? Tak. Jak zginął? Od dźgnięcia w serce. Rozumiem. Co potem? Srebrna szpada dał nam po 5 gwinei, byśmy siedzieli cicho. Został sam z oskarżoną i kufrem złota? Tak. Jak się do niego odnosiła? Opierała się czule o jego ramię. Opierała się o ramię rozbójnika. Z czułością. Dziękuję, sierżancie. Może pan odejść. Chwileczkę. Kto reprezentuje przed sądem Lady Vine? Sama się broni. Doprawdy. Ma pani pytania do świadka? Tak. Proszę. Czy rozbójnik i pan Drysdale pojedynkowali się? Tak. Czy nie mieli równych szans? Rozbójnicy nie są z tego znani. Jeszcze jeden hałas, a każe opróżnić salę. Inne pytania? Tak. Proszę. Było was 2 woźniców. Tak, milady. Zatem dlaczego drugi nie zeznaje? Zmarł rok temu na tyfus. Gdyby żył, zeznałby to samo. Minęły 4 lata. Dlaczego tyle pan czekał, by mnie oskarżyć? Słyszała pani, że srebrna szpada kazał nam milczeć i groził śmiercią. Ma pani więcej pytań? Nie. Może pan odejść. Oskarżyciel nie ma nic do dodania. Dobrze. Czy będzie pani zeznawać jako świadek? Oczywiście. Proszę. Chce pani, byśmy uwierzyli, że ów rzezimieszek uwolnił panią od brutalnego męża tylko z dobroci serca? Tak. To dobry człowiek.
Mówi pani, jakby go znała. Nie znam, ale zna pani jego tożsamość. Nie, ale wiem, że nie uczynił nic złego. Skoro tak, dlaczego nie jest tu i nie zeznaje? Od razu byście go pojmali i ścieli. Jak się nazywa? Nie znam go. Nie. Czy Manston Hall to pani dom? Słucham. Czy Manston Hall to pani dom? Mieszkałem tam. Czy tam panią zastałem, gdy miałem aresztować srebrną szpadę? Nie odpowiadaj. Tak. Lecz go nie znalazłem. Ptaszek wyfrunął. Zamiast niego zastałem panią. Co pan ma na myśli? To, że w tymże domu spotykała się pani z kochankiem, rozbójnikiem, dzięki pieniądzom, dla których wyszła pani za mąż i dokonała mordu. To nieprawda. Lucjuszu, pomóż mi. Lady Pantiovine, sąd uznał panią winną zamordowania pani męża, Christiana Drysdale'a. Do obowiązków przedstawicieli arystokracji należy dawanie przykładu reszcie społeczeństwa. Zamiast tego popełniła pani najgorszy występek. Wyrokiem sądu zostanie pani zabrana do Tower of London, gdzie zostanie pani ścięta zgodnie z prawem. Niech Bóg się zlituje nad twoją duszą. Przepraszam za wtargnięcie. Proszę się nie ruszać. Lady Vine? Szybko. To nie koniec. Przepraszam. Niech Lady Darlington da to królowi. Piękny. Co za hojność. Kuzynie Lucjuszu. Pojmać go. Za tydzień Lucjusz zawiśnie na stryczku. Zaś głupia głowa Pantei spadnie do koszyka w Tower. Za przyszłego księcia Manston.
Może tu zostać. Dziękuję. Proszę nie patrzeć przez okno. Nic ciekawego. Co z Lucjuszem? Jest w więzieniu. Z moim Jackiem i resztą. Wyśmienite danie z dziczyzny. Na deser ciasto na winie. Marnujesz się tu, Kral. Nadajesz się do cyrku. Pojedynek? Budują szafot dla twojej pani. Widzi go z okna. Zostały 4 dni. Milady? Dziękuję, Marto. Co zrobią Lucjuszowi? Nie pocałujesz cioci? Widziałaś Lucjusza? Nie. Nie chcieli mnie wpuścić. Mówili, że jest pospolitym złodziejaszkiem. Chciałby, byś była dzielna. Nie dam rady. Gdy ten czas nadejdzie, pojutrze, obmyślili to romantycznie, zostaniecie straceni o tej samej godzinie. Tylko tym razem jej nie uratujesz. Kral, wynoś się, jeśli nie chcesz zginąć. Proszę nie patrzeć. Bębny zagłuszą wszystko, co wykrzyczę. Niech srebrna szpada coś wymyśli. Wymyśli, na pewno. Lepiej, żeby się pośpieszył. Zamknij się. Widziałam cię w sądzie. Wiesz, kim jestem? Wszyscy znają największą piękność. To przeze mnie tu jesteś. Tak przypuszczałem. Rudolf jest na to za głupi.
Mogę dać ci wolność. Cena? Większość mężczyzn nazwałaby to nagrodą. Czuję się zaszczycony. Zatem, co z Lady Pantheon? Zapomnij o niej. Anemiczna nowicjuszka nie zaspokoi takiego mężczyzny jak ty. Potrzebujesz kobiety. Takiej jak ja. Żaden mi się nie oparł. Wiem, jak dać ci rozkosz. Przeżyjemy razem chwilę upojenia. Pasujemy do siebie. Wiem to. Mylisz się. Różnimy się. Nie wiesz, co to znaczy, ale kocham Pantheon. Nawet gdyby było inaczej, ciebie bym nie wybrał. Zatem umieraj razem ze swoją pięknotką. Gdy zawiśniesz, będę bić brawo. Pan przyszedłby... Taki ma zawód. Jeden cios. Oby. Smacznego. To twój ostatni. Zakładamy się, kto zejdzie pierwszy. Ty czy twoja dziwka? Obstawiłem ją. Ma mniejszą głowę. Wiedziałem, że w końcu pękniesz. Jak mam teraz odejść, skoro odnalazłem szczęście? Zawsze będę o tobie myślał i cię chronił. Na ogień piekielny. Bye.
Dziękuję, Wasza Wysokość. Petycja z hrabstwa Kent. Nie zniosę czekania. Za kwadrans będą martwi. Musi mnie przyjąć. Król dopiero wczoraj wrócił z Francji. Chodź, dziecko. Proszę usiąść. Domagam się przyznania należnego mi tytułu księcia Menston. Skąd masz ten pierścień? Głupcze. Zawróćmy. Znajdziemy inną drogę. Jack! Straż do mnie.
Dziękuję za pierścień. Ten lubię szczególnie. Gdzie mój kapelusz? Ukochana żono, Lucjuszu, kocham cię. Koniec. Wersja polska Magic Sound Holy Product. Tekst Anna Piwnicka. Czytał Tomek Śliwiński.